son of a beat. Here we go. Gdzie lubisz słuchać muzyki? W słuchawkach, jak obrabiam zdjęcia. Se, gdzie? W pokoju, w łóżku. Okej. No najczęściej podczas podróży słuchawki na uszy gdzieś. W domu raczej nie, w domu coś innego zwykle robię. Na słuchawkach. Wszędzie, jak mam słuchawki, mam telefon, mam wszędzie mogę słuchać. W domu, w parku, na ulicy, w łazience, wszędzie. W swoim mieszkaniu, a właściwie w studiu fotograficznym. Przede wszystkim w swoim studio, ale oczywiście kluby, dobrze nagłośne kluby. Okej. Okay. W samochodzie. W sumie tylko mam szansę w samochodzie, no bo w domu ciągle coś robi, tak nie mam czasu sobie odpalić. Chyba, że czasem coś obejrzę na YouTubie, żeby zobaczyć jakiegoś wykonawcę, to może tak. Ale tak to tylko w samochodzie. Mam kilku kumpli, audiofili, którzy po prostu puszczają sobie piękną muzę, siadają i spędzają godziny przy dźwiękach wysokiej jakości, ale nie mam na to czasu. Może kiedyś, na emeryturze. Zgadnij, co to za kawałek? Ale już wiem, już co to. Bardzo podobnie. No, powiedz ty, bo ja nie przypomnę sobie. No. Nie mogę sobie przypomnieć. Whatever, girls always cannot guess songs. Nie będzie jeszcze w tle mój śmiech, tak. Pani Flur. Moim pierwszym magnetofonem to był chyba Kasprzak. Son of a beat.